Materiał Komitetu Wyborczego SLD. SLD. Jutro bez obaw. Lista numer 3. Politycy prawicy nie rozumieją, że w demokratycznym i europejskim kraju każdy człowiek ma prawo do szczęścia. Bez względu na to, czy jest mężczyzną, czy kobietą. Czy wierzy w Boga, czy nie wierzy. I z kim śpi. Tymczasem Platforma Europejska jest tylko z zewnątrz. W środku jest jak PiS. Zakłamana, nieufna i pełna kompleksów. Tusk zwodzi Polaków i oszukuje. Mówi, że nie będzie klęczał przed klerem, a konsultuje z Episkopatem rządowe projekty. Demonstruje poparcie dla in vitro, a klepie po plecach Jarosława Gowina, który in vitro chce zakazać. Trzyma w rządzie minister Radziszewską, która wytyka ludziom orientację seksualną w telewizji i uderza w nauczycieli homoseksualistów. Mimo konstytucyjnych gwarancji, polskie życie publiczne pełne jest przejawów dyskryminacji. Kobiety zarabiają mniej, mają problemy ze znalezieniem pracy. Prawicowi politycy wolą finansować IPN i kolejną policję polityczną, zamiast budować żłobki i przedszkola. Brakuje nowoczesnej edukacji seksualnej, a religia, bez pytania uczniów i rodziców, stała się przedmiotem obowiązkowym. Polska potrzebuje zmiany. Pora odsunąć od władzy skompromitowanych polityków prawicy, którzy mentalnie tkwią w średniowieczu. Mówią nam, jak żyć i zaglądają pod kołdrę. Jesteśmy pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Czas, aby do Polski wkroczyły europejskie standardy. Tylko lewicowy rząd może tego dokonać. Nie może być tak, że kobiety pozbawione są prawa decydowania o własnym losie. Obowiązująca w Polsce ustawa antyaborcyjna jest jedną z najbardziej restrykcyjnych na świecie. Politycy prawicy wolą w imię chorej ideologii wspierać podziemie aborcyjne i wpychać zdesperowane kobiety w ręce lekarzy rzeźników. Zrobimy wszystko, by procedura zapłodnienia in vitro była finansowana z budżetu państwa. Ludzie mają prawo do szczęścia, nie tylko ci najbogatsi. Zapłodnienie pozaustrojowe nie może być luksusem. Ja to państwu gwarantuję. Wprowadzimy wreszcie do szkół publicznych edukację seksualną i lekcje etyki, która dzisiaj jest fikcją. Fikcją jest dzisiaj także rozdział państwa od kościoła. Premier z SLD nie będzie klęczał przed kościelnymi hierarchami i konsultował z Episkopatem ustaw rządowych. Zlikwidujemy fundusz kościelny i wyprowadzimy ze szkół lekcje religii. Wprowadzimy ustawę o związkach partnerskich. Za rządów SLD nikt w Polsce nie będzie czuł się dyskryminowany bez względu na płeć, wiek, wyznanie czy orientację seksualną. I my to państwu gwarantujemy. Polska potrzebuje zmiany. Polityka to sztuka wyboru. Ty też masz wybór. Wybierz lepsze jutro. Wybierz jutro bez obaw. Materiał Komitetu Wyborczego SLD. SLD. Jutro bez obaw. Lista numer 3.